Cześć, chciałbym Wam przedstawić produkt, jakim jest czujnik ciśnienia i temperatury BMP 280 na 3,3 V. Jest to barometr wraz z termometrem, takie dwa w jednym. Nasz czujnik dostajemy w formie niezlutowanej. Ja już sobie go zlutowałem, a więc osobno dostajemy gold piny, a osobno naszą płytkę z czujnikiem. Tak wygląda strona frontowa, górna naszego czujnika. Jest tu ten główny nasz moduł, który po prostu zbiera nam informacje o ciśnieniu w paskalach i temperaturze. Nasz czujnik działa na 3,3 V zasilania, ma mały pobór prądu, mierzy ciśnienie atmosferyczne w zakresie od 300 do 1100 hektopaskali, a więc jest to zakres pomiaru, pokaźny. Dokładność pomiaru waha się między 950 a 1050 hektopaskalami. W zakresie 1 hektopaskal błędu pomiarowego, a więc jest to niewiele. Mamy tutaj dwa otwory również na śruby mocujące, 3 mm, średnica 3 mm. A nasz czujnik temperatury działa w zakresie od minus 40 do plus 85 stopni, a więc jest to też dość sporo. Nasz czujnik działa na magistrale I2C lub SPI, a więc tutaj producent daje nam możliwość wyboru. Od strony pinów mamy podpisane nasze piny, czyli VCC zasilanie 3,3 V, GND masa, SCL i SDA są to dwa piny naszej magistrali I2C. Następnie mamy pin CSB oraz SDO. Jeszcze porada może dotycząca lutowania. Tak jak przy każdym czujniku, te goldpiny wpinam sobie w płytkę stykową, a tutaj wyżej wpinam sobie również kolejne goldpiny. I z drugiej strony również, aby po prostu swoją płytkę zlutować prosto, aby te goldpiny nie były pod jakiś tam zlutowane pod jakimś kątem. Dlatego tak zamocowaną płytkę dociskamy sobie tutaj palcem i lutujemy sobie wystające końcówki. Przez to mamy pewność, że nasze końcówki będą przylutowane pod kątem prostym, nie będą nam uciekały w żadną stronę i wszystko będzie ładnie przylutowane. To jest oczywiście porada dla tych, co może nie za bardzo wiedzą, ale po chwili, po kombinowaniu, na pewno każdy nie będzie miał z tym problemu. A więc ja przyczepię swój czujnik tutaj. Na początku mam VCC, GND, SCL, SDA. Dobrze. Podpinam sobie do tych pinów. Biorę sobie parę przewodów. W zasadzie to cztery właśnie. I tak jak mieliśmy napisane, czyli VCC zasilanie, GND masa, żółty przewód SCL i pomarańczowy SDA. Jeszcze potrzebne jest nasze. Nam Arduino. Podłączamy pod 3,3 V. Pamiętajmy o tym, bo ten czujnik jest na 3,3 V. Zostawiamy jednego pina przerwy, bo to jest 5 V i są dwie masy następnie. Następnie w Arduino od spodu mamy podpisane tutaj piny SCL i SDA i pod nie
podpinamy nasze dwa przewody sygnałowe, czyli SCL żółty i SDA niżej pomarańczowy. Jeszcze raz może upewnię się, czy wszystko prawidłowo podłączyłem. A więc VCC zasilanie, GND, SCL, SDA. Tak, wszystko jest prawidłowo podłączone. Teraz podłączamy Arduino do komputera i przejdziemy do widoku z monitora, aby pokazać Wam bibliotekę, jaką należy zainstalować. Otworzymy i posłużę się już tutaj gotowym przykładem. Jest to test właśnie czujnika BMP 280 i nasz monitor portu szeregowego sobie otworzymy, który będzie nam wyświetlał wysokość w metrach, ciśnienie atmosferyczne w paskalach i temperaturę w stopniach Celsjusza. A więc zapraszam do widoku z monitora. Znajdujemy się już w widoku z monitora z naszego czujnika BMP 280 na zasilanie 3,3 V. Czujnik ten charakteryzuje się też małym poborem prądu, zaledwie 2 mA, może troszkę więcej. Również dużą dokładność pomiaru, jak i zakres, bo zakres jest od 300 do 1100 hektopaskali. Ma bardzo mały margines błędu, 1 hektopaskal z zakresu 550 i 1050 hektopaskali. Jak i czujnik temperatury działa w przyzwoitych wartościach od minus 40 stopni do plus 85. Także jak też zobaczycie tutaj później na serial monitorze, dokładność tego czujnika jest również bardzo, bardzo, bardzo dokładna. Tu na początku mamy zawarte biblioteki. Teraz nam się załącza biblioteka OneWir, którąśmy podłączyli pod właśnie to złącze, ale my mamy podłączone pod I2R2. Mamy tutaj nazwę swojego czujnika podpisanego. Później w ustawieniach setup mamy serial begin, rozpoczęcie wymiany danych między u Arduino a serialem monitorem naszego komputera. No, z dużą prędkością 115 tysięcy. Serial na początku serialu serial pisze nam próbę naszego czujnika i jest tu nazwa. Mamy warunek. Jeżeli nasz program zinicjalizuje, czyli po prostu odczyta nasz czujnik, to znaczy, że odczyta go, iż jest podpięty pod magistralę, wtedy pisze wyświetla w naszym serial monitorze sensor found, czyli znaleziono sensor. A jeżeli nie, to sensor missing, czyli nie znaleziono. Następnie mamy w ustawieniach, znaczy nie ustawieniach, tylko głównej pętli loop, zmienne float, temperatura, pascal i metry, meters old. No to temperaturę, pobiera temperaturę z naszego czujnika. Tak samo ciśnienie atmosferyczne i wysokość metr. Dlatego jest tutaj użyta taki przelicznik, który po prostu oblicza nam w metrów, meters all. Czyli meters all to mnoży razy 10, daje metraż i dzieli to wszystko przez 11. I wtedy w taki sposób właśnie wyświetla nam ten tą zmienną meters old. Następnie wszystkie te czujniki wyświetla w naszym serial monitorze, ten koło drugiego. Ma wyświetlić właśnie meters old, wysokość w metrach,
ciśnienie w paskalach, ma na końcu zakończyć paskalami i temperaturę w stopniach Celsjusza. To działa, już zobaczymy. Otworzymy serial monitor. Znajdujemy się już w serial monitorze. I nasz czujnik wyświetla nam tu wartości. Ja sobie dałem jeszcze małe opóźnienie sekundy, ponieważ to wcześniejsze, które już program nam dawał oryginalnie, przewijało się bardzo szybko te cyfry, liczby i nie nadążałem, że tak powiem, za tym wszystkim. Teraz mamy cały proces o sekundę wykonywany, a więc pomiar temperatury, ciśnienia w paskalach, metrach, metrach jakiś P1 i zwykłych metrach. Temperaturę w pokoju, no temperatura waha się między 26, 30 a 40, coś takiego. W każdym razie 26 stopni jest w pokoju. Ciśnienie 98 tysięcy 670, wysokość 223, 40, 20. Tutaj się nam waha. I w metry PT1 obniżamy 223, 41, 50, 42. Tutaj mamy bardziej ustabilizowany zakres. Dlatego teraz podniosę swój czujnik na wysokość około metra wyżej niż leżał na biurku. I jak widzimy, a może tak się będzie to trzymało, wzrosła nam tutaj wartość PT1 metra, jak i wartość zwykłych metrów. Mieliśmy wcześniej 222, 223. Teraz nam pokazuje ładne 224 metry. Tak samo ciśnienie w hektopaskalach. Wcześniej mieliśmy 98, czyli około pół. Teraz nam również trochę wzrost zmniejszyło się. Było 600, a 58, 8. Temperatura nam troszkę wyrosła wyżej. Teraz damy czujnik na podłogę. A więc jest znowu skrajne położenie. I tutaj powoli maleje nam zakres PT1, jak i wysokości. Wysokości w sumie już się prawie ustabilizował. Jest na około 24. Teraz mamy 22, 50, 80. Waha się nam tutaj. Mamy również, było 98, 666 hektopaskali. Teraz mamy 98, 680. A więc też nam się trochę niżej wzrosły nam paskale, także ciśnienie atmosferyczne. No i nawet temperatura nam się obniżyła. Ale potrafi być różnica między której metrem. W ziemi jest 25, a wyżej było 27. No, jak widzimy, nasz czujnik działa bardzo, bardzo prawidłowo, poprawnie. Dlatego znalazł swoje zastosowanie jako wysokościomierz w dronach, który również mierzy nam też temperaturę. Jest to bardzo fajny czujnik, wielozadaniowy, ponieważ już mamy ciśnienie i stopnie Celsjusza nam mierzy, także termometr i higrometr wie. Także ja bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że tutaj wszystko Wam w miarę dobrze, szczegółowo wyjaśniłem. Zapraszam po więcej informacji na stronę ABCRC. Do zobaczenia.